17 i 18 sierpnia po raz pierwszy w północno-wschodniej Polsce odbędzie się Motoshow. Impreza nie mogła znaleźć lepszej lokalizacji. Dwudniowe święto fanów motoryzacji i driftu odbywać się będzie na nowym suwalskim lotnisku, ogłosił dzisiaj prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i organizator imprezy Adam Bartoszewicz. 100 hektarów ogrodzonego terenu, utwardzonego w części, bo będzie utwardzony i pas startowy 1320 metrów i płyta postojowa. No i w miesiącach letnich, lipiec, sierpień, może i wrzesień, będzie proces certyfikacji tego lotniska. I nie wiem skąd, ale obecny tutaj pan Adam Bartoszewicz wystąpił do nas kilka miesięcy temu z taką propozycją, ażeby te nasze nowe możliwości wykorzystać nie w zakresie lotnictwa cywilnego, ale organizując taką imprezę Motoshow Suwałki, która dotychczas była organizowana z powodzeniem w Ełku. No, spodobała nam się ta propozycja, bo widzę, jakie środowisko tych osób zainteresowanych sportami motorowymi jest jak zintegrowane, jak próbuje własnymi siłami coś organizować. Przez wiele lat w Ełku próbowaliśmy rozwinąć formułę imprezy, tylko ograniczał nas bardzo teren. Tutaj mamy bardzo duże możliwości, 100 hektarów terenu, do tego duża płyta lotniska, która pozwoli nam jako jedną z głównych atrakcji zaprezentować pierwszy raz w tej części Polski zawody driftowe. Dodatkowo na niedzielę 18 sierpnia główna atrakcja to jest ogólnopolskie zawody na 1/4 mili. Będziemy czwartą rundą ogólnopolską zawodów na 1/4 mili. Będą zawodnicy się ścigać z Polski, jak również z zagranicy. Tam będziemy mieli możliwość oglądać samochody, które będą się ścigać na dystansie 402 metrów, a samochody o mocy nawet ponad 1000 koni mechanicznych. Dodatkowo będziemy też mieć dużo atrakcji pobocznych dla rodzin z dziećmi. Będą skoki na bungee, będzie specjalna strefa, bardzo duża atrakcji, animacji dla dzieci. Będzie możliwość zostawienia nawet dzieci pod opieką profesjonalnych osób, a rodzice w tym czasie będą mogli szaleć z innymi atrakcjami dla dorosłych. Dodatkowo będą możliwości przylotów helikopterem w dniu wydarzenia. Zlot food trucków będzie też organizowany na tym terenie, więc mamy bardzo dużo możliwości, jest bardzo dużo atrakcji przewidzianych na 2 dni wydarzenia. Też ta impreza po raz pierwszy będzie dwudniowa. I choć to dopiero pierwsze informacje o imprezie, to w środowisku zawodników i fanów sportów motorowych wieść już się rozeszła. Pewnych zawodników na 1/4 mili mamy około już 110-120, jeżeli chodzi o niedzielę, jeżeli chodzi o sobotę. Na drift jest około 20-40 zawodników już zainteresowanych, tylko tak naprawdę oficjalne ogłoszenia będą teraz po tej konferencji prasowej. Trzymaliśmy to bardzo mocno w tajemnicy, żeby to Państwo jako pierwszym oświadczyć tą informację. Zawodnicy, którzy są zainteresowani, to są już stricte z tego towarzystwa, więc impreza dopiero dzisiaj tak naprawdę zaczyna swoją formalne działania marketingowe. Przyjadą do nas zawodnicy ze Skandynawii, z Francji, tylko też to się wiąże ze sporymi kosztami. Aktualnie rozmawiamy z sponsorami z Suwałk, którzy są zainteresowani współpracą i reklamą przy wydarzeniu, więc te informacje będziemy na bieżąco uzupełniać. Pragnę zaznaczyć, że tak naprawdę te atrakcje, które Państwo dostaną dzisiaj, to jest tylko główny trzon. One będą z dnia na dzień się powiększać w miarę możliwości. Bardzo nam zależy na tym, żeby rozwijać ten projekt. Docelowo chcielibyśmy zrobić z tego ogólnoeuropejską imprezę. Tak samo jeżeli chodzi o drift 1/4 mili. W tym roku to będzie 1/4 mili, to będzie Grand Prix Polski. Docelowo chcemy to rozwinąć, żeby to było Mistrzostwa Europy. Tak samo z driftem. W tym roku przyjeżdża prowadzić imprezę dla nas firma Open Drift, która organizuje imprezy w całym kraju. Przyjeżdżają głównie po to, żeby zrobić nam edycję wyścigów, zawodów, ale też po to, żeby zobaczyć możliwości wykorzystania tego miejsca pod imprezę ogólnoeuropejską. Zawody są bardzo widowiskowe. Jest stworzony specjalny tor, tak z grubsza. W drifcie dwa samochody ścigają się równolegle i tak naprawdę w nim chodzi o to, żeby te dwa samochody jechały jak najbliżej siebie. To jest bardzo efektowny sport, w naszym regionie popularny, ale nie ma możliwości, gdzie go trenować zbytnio. My dzięki temu lotnisku na pewno wykorzystamy ten potencjał.